Witam, oto Kwadraciak, czyli moje przygody z gry Minecraft i nie tylko. Teraz jesteśmy obecnie w krematorium, ale nie to chcę wam pokazać dzisiaj. Otóż na serwerze DS pojawiła się dość ciekawa rzecz. A dokładniej, świat farmerski. O tak. Czyli jak człowiek nudził się przez cały ten czas na tym serwerze, bo nie zbudował swoją haciendę i tyle miał na roboty, to teraz będzie mógł się bawić albo w farmera, i też jest świat PvP, czyli może bawić się w seryjnego mordercę, to też jest zabawne. No to może, of course, pójść bać się w farmera. Jeszcze serwer creative, coś podobne do Epica, ale nie wchodziłem. Więc ja dzisiaj wejdę na świat farmerski. Okej, okay. Zabijanie i kradzie zwierząt karana banem. Oh yeah. No i cóż. Jak widać, to wszystko jest w klimatach farmerskich. Tutaj można mieć swoją działeczkę. Za bardzo... Oj, co tu się zrobiło? Za bardzo niską cenę oczywiście. Nie można się bać farmera. Budować ludzie tu różne rzeczy. Budują jakieś młyny, jakieś haciendy, rozmnażanie owiec, świni, troli, nerdów i polityków. Wszystko tu jest rozmnażane w sposób bezsensowny, ale oczywiście tylko po to, by sprawić ludziom rozrywkę. Tak jak mi wywalanie serwera. Aha, powtórka z rozrywki? Dobra. Aj, mój ukochany internet. Znowu łatwe mi robotę. Dobra. No to sprintem zjem trochę jabłek. Nom. Boże, co ja bez dźwięku nagrywam? Jesus Christ. Nie, kurde. Nie. Tak. Okej. Okay. Okej, mam chlebek i kontynuuję ten wywód. To idziemy. Tu się chyba w tą stronę szło. Tak, w tą stronę. Hopsa. Jestem już niedaleko, jak sądzę. Tak, tu jest działka alien. Idziemy. I niedługo dochodzimy do mojej strefy kopulacji zwierząt hodowlanych. Tu jakiś młot, bo zostawił trochę dirta i tyle tego było. Ruszamy dalej. Tu jakieś... W ogóle też trochę totalną abstrakcją jest to, że to są latające wyspy, farmy w ogóle na wodzie latające. Chociaż z góry to fajnie wygląda, więc oczywiście serwer ma mapę, więc można sobie zobaczyć. A że to nie są moje kurczaki. Nie wiem, co mają chodzić głodne. Macie. Chwila, o. Żebyście głodne nie były. Więc, no i tu jest moja strefa. Farma harem.pl. Tutaj jest Zuza. I tam są inne ciekawe osoby. Ruszamy dalej. No i zaczynamy od początku. Tutaj mam krówki. Tu mam jedną krówkę, bo jedna mi spierdzieliła. Nie wiem, gdzie jest. Masz. Nie musisz dziękować. Ruszamy dalej. Tutaj mamy owce. Musimy im włączyć tryb seksu, żeby się rozmnażały na mój rozkaz. A, nie chcą się na mój rozkaz rozmnażać. Ej, aś! Dajcie mi spokój. Oż ty. Wybacz, musiałem cię zabić sikierą. A, zapomniałbym. Macie. A to ruszam dalej. Tutaj mamy gwóźdź programu, czyli świnie i kurczaki. Który też włączy im tryb seksu. Też jakieś dzisiaj bezpłodne. O Boże, no. Dobra. Cholerne kurczaki. Fajne dźwięki wydają. Tutaj mamy podzielone takie dwa jakby sektory. O, szczyć Franco. Kolejny uciek. Tutaj mam oczywiście arbuzy. Tyle mi starcza. Tutaj mam taki rząd, no, takie inne tam arbuzy. No i zamykam. No i tutaj w tym miejscu mam zboże, czyli talny gwóźdź programu. Tworzył się. O. No i to sobie zbieram co jakiś czas. Niektórzy mają jeszcze domy i tak dalej, ale ja mam swój dom. Ziemię tu jaki wielki haciendy budował, nieskończone źródełko. Więc mam sobie takie coś. No i to jest dobry pomysł. Mi się to podoba. Jeśli gacie nadejście, to myślę, że powinniście też spróbować.
No i chyba tyle. A to na razie.